Panie marszałku, Wysoka Izbo, klub parlamentarny Lewica od 13 co najmniej miesięcy apelował o to, by zamrozić ceny gazu dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Te ceny gazu wskoczyły horrendalnie, o 600%, o 1000% w styczniu ubiegłego roku w Polsce, jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie, grochem o ściany. Dlaczego, pytanie moje, w związku z zamrożeniem zapowiedzianym w tej poprawce, w tej ustawie cen gazu dla piekarni, o co także wnosiliśmy, już konkretnie o piekarnię wnosiliśmy 2 miesiące temu, dlaczego to zamrożenie ma nastąpić dopiero od 1 kwietnia? No i pytanie, które już inni posłowie zadawali, dlaczego inne branże nie zostały tym objęte, tylko piekarze? Drugie pytanie. W związku z tymczasowym mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT świadczących usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, na Komisji Finansów wczoraj padały proste pytania. Jaka jest wysokość kwoty z tytułu sprzedaży praw do emisji i na jakim rachunku bankowym pozostają środki ze sprzedaży? Proste pytania, ale nie udzielono nam odpowiedzi, omijano te pytania. W związku z tym powstaje pytanie, dlaczego omijano? Dziękuję bardzo. I jakie są te kwoty i na jakim rachunku? Dziękuję.